Rozmawiamy z posłem Andrzejem Adamczykiem. Panie pośle, 500 000 zł to dużo trzymało w kieszeni nowej minister infrastruktury i rozwoju, pani Marii Wasiak. Panie redaktorze, należałoby zapytać tych, którzy co miesiąc odbierają pensję w wysokości od 1,5, a może czasami 1200 do 3, 4 czy 5 tysięcy złotych. Tych, którzy niestety, ale nie mogą zakupić wyprawek dla własnych dzieci, tych, których nie stać na lekarstwa, tych wreszcie, którzy zawiadują placówkami edukacyjnymi, placówkami służby zdrowia i nie stać ich na to, żeby zakupić niezbędny sprzęt czy zapewnić niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania placówki. Mało tego, trzeba zapytać przede wszystkim kolejarzy. Co kolejarze sądzą o takich premiach i takich odprawach pracowników było, nie było, grupy PKP SA. Pani Wasiak do niedawna, jeszcze parę dni wcześniej, była członkiem zarządu PKP, grupy PKP SA. Należy zapytać kolejarzy. Usłyszymy, odbierzemy jedną odpowiedź. Usłyszymy jedną odpowiedź na to pytanie. To skandal, to brak poczucia elementarnej przyzwoitości. Panie pośle, ale jak to jest z tymi kompetencjami, pani minister? Bo pani Ewa Kopacz podczas prezentacji rządu powiedziała, że świadczy o niej dobrze to, że przez wiele lat zarządzała w PKP. Pasażerowie się śmieją, gdy słyszą te słowa. Pana zdaniem słusznie? Panie redaktorze, trzeba pamiętać, że pani Maria Wasiak, przecież nie jesteśmy tutaj nastawieni agresywnie do pani minister. Przecież nie krytykujemy dlatego, że to kobieta. Pani Maria Wasiak dała się poznać jako dobry, sumienny urzędnik. Przygotowywała propozycje decyzji. Sama decyzji nie podejmowała. Strategzy podejmowali decyzje. Pani Maria Wasiak przygotowywała elementy tej decyzji. A kiedy już odpowiadała za pewien wycinek pracy grupy PKP, a mianowicie za rozkłady jazdy, to pragnę pani Kopaczowej w szczególności, a wszystkim innym dla przypomnienia, powiedzieć o tym, co działo się na zakończenie 2010 roku, 2010-2011. Horror na dworcach kolejowych, tysiące ludzi na peronach, bieganie z peronu na peron, wreszcie wchodzenie do pociągów przez okna. Pamiętamy to wszystko. To był efekt wprowadzenia rozkładu jazdy, który nadzorowała już osobiście i za to ponosiła odpowiedzialność pani Wasiak. Jeszcze raz powiadam, nie dlatego, że czujemy niechęć do pani minister, życzymy jej jak najlepiej, ale też pamiętamy, że rzeczywistość była inna, aniżeli chce nam tutaj wyklarować pani Kopaczowa. Rzeczywistość ta to przede wszystkim kompetencje wynikające z zażyłości obydwu państw, czasów Unii Demokratycznej, Unii Wolności, z Radomia z lat 90., gdzie być może sprawnie zarządzała partią w Radomiu. Ale to wcale nie oznacza, że posiada wszystkie cechy i zalety osoby, która musi podejmować strategiczne decyzje z punktu widzenia interesów państwa. Mam tutaj na myśli mieszkalnictwo, budownictwo, gospodarkę morską, transport lądowy, transport kołowy, kolejowy w tym, transport lotniczy, całe obszary tych newralgicznych dziedzin naszego życia. Panie redaktorze, nie zgadzam się z panią Kopaczową. Uznaję, że relacje i argumenty totum fackie, relacje i argumenty będące pochodną zażyłości, znajomości obydwu pań, które dają pani Kopaczowej gwarancję pryncypialności pani Wasiakowej, nie są podstawą do tego, żeby tak ważną funkcję piastowała osoba, która nie daje gwarancji, że będzie właściwie wykonywała swoje zadanie. Dziękuję bardzo.